Więc tak, panowie. Tak, panowie, jesteśmy przy podnóżu góry. Za kilka chwil wychodzimy na szlak. Zobaczymy, czy damy radę. Ostatnie piwo. Nasze ostatnie piwo. Nie wiadomo, co nas czeka. Nie wiadomo, no. Tam są niedźwiedzie, wilki. Wilki. Rysie czasami też się zdarzają. Jeszcze źle założone mam te, nie wiem, jak dam radę. Ciężko jest strasznie. No nie ma lekko, no. Chyba będziemy po drogi zostawiać nasz ekwipunek. Dostatek najważniejsze rzeczy. Najbardziej potrzebne. Bardziej potrzebne, bo ja czyli widzę... Czyli siekierę i to wszystko. A wiesz, siekierę i gazety jeszcze. Weźmiemy. Co tu zostało? Jakiś piworek mój jeszcze. Ja. I tu masz kosmetyczkę i wiśnióweczkę jeszcze. O, tu jest nasza pani, która nie może zostać pominięta. Jeszcze wiśniówki byśmy nie wzięli. No to właśnie mówię, że nie może zostać pominięta. Tak, Arek, to poro mało cię, nie wiem. Do mojego śpiwora wsadź, o tu masz śpiwór. Ja będę to musiał dźwigać. No to Arek. Mówiłem, że jak jedziemy na Mont Everest, nie jest lekko. Przemek, nie śmiej się, bo wiem, że to jest taki atak śmiechu. Patrz, no ten sobie wziął tylko ten. Atak śmiechu przed śmiercią, ale... Zaraz się tu jeszcze coś tu było. No co, siekierkę wezmę. Siekierka jest, siekierka ma swoje miejsce. O, ja jeszcze bateryjki muszę, ja pierdnąłem. To wezmę dziennik. Dobra, kończymy jak na razie, w połowie drogi może... Jeszcze raz zaczynam nagrać. Tu jest nasza broń, tempa. Biała broń. Biała broń. Trzon 2x8. A gdzie niby dziadka wziął? Dziadek był czekał, przeczytał. Nasz dziennik w ogóle tutaj ratuje wielu ludziom życie na wydziówce. Dzięki niemu mamy ciepło w zimę. Było popalone. Tak. Trzeba majtki palić. No. Majtkami do spalek. Dobra, dwie minuty minęły, musimy kończyć. Bo do mało. Później. Do później. O, jeszcze...